Paliasso przygotował najpierw publiczność do uwagi i dobrego humoru kilkoma głupstwami, z których widzowie zawsze śmiać się zwykli. Kilkoro dzieci, których ciała przedstawiały najdziwniejsze wykrzywienia, obudzało już to podziw, już to grozę. A Wilhelm nie mógł nie czuć głębokiej litości, ujrzawszy dziecko, ku któremu od pierwszego wejrzenia miał współczucie, wykonujące z pewnym trudem dziwaczne ruchy. Wkrótce atoli, weseli skoczkowie, wywołali żywe zadowolenie, gdy zrazu pojedynczo, potem jeden za drugim, a wreszcie wszyscy razem, chybali się w powietrzu naprzód i w tył. Głośne klaskanie rękami i wesołe okrzyki wydobyły się z całego zgromadzenia. Ale potem uwaga zwróciła się całkiem na inny przedmiot. Dzieci jedno po drugim musiały wejść na linę, i to naprzód początkujące, ażeby ćwiczeniami swymi przedłużali widowisko i wystawili w całym świetle trudność sztuki. Popisywali się także mężczyźni i dorosłe kobiety z dość wielką zręcznością, ale nie byli to jeszcze ani Messie Narcisse, ani Demoiselle Landrinette. Na koniec wystąpili oni z rodzaju namiotu, poza wyciągniętymi czerwonymi zasłonami i swoją przyjemną postacią oraz ozdobnym strojem nie zawiedli szczęśliwie do tej pory żywionej nadziei widzów. On, żwawy chłopak średniego wzrostu o czarnych oczach i wielkim harcapie, ona niemniej dobrze i silnie zbudowana, oboje popisywali się kolejno na linie lekkimi poruszeniami, skokami i niezwykłymi postawami. Jej lekkość, jego śmiałość, dokładność, z jaką oboje sztuki swe wykonywali, wzmagały z każdym krokiem i skokiem ogólne zadowolenie. Przystojność ich zachowania się, widoczne nadskakiwanie, okazywane im przez innych, nadawały im pozór, jak gdyby panami byli i mistrzami całej trupy, a każdy uważał ich za godnych tego stanowiska. Zapał ludu udzielił się widzom przy oknach. Panie wpatrywały się śmiało w narcyza, panowie w landrynettę. Lud krzyczał z radości, a doborowsza publiczność nie wstrzymywała się z oklaskami, ledwie że śmiano się jeszcze z paliasa. Niewielu się tylko wymknęło, gdy niektórzy z trupy dla zebrania pieniędzy przez tłum się przeciskali z cynowymi talerzami. Zdaje mi się, rzekł Wilhelm do Filiny, która przy nim na oknie leżała, że oni dobrze się ze swego zadania wywiązali. Podziwiam ich rozsądek, z jakim najdrobniejszej, nawet sztuczce, wyprawionej po kolei w czasie właściwym, umieli nadać znaczenie. I z jakim brak wprawy swych dzieci i wirtuozerię najlepszych z pomiędzy siebie potrafili w jedną złączyć całość, która z początku obudzała naszą uwagę, a potem zabawiła nas jak najprzyjemniej. Lud rozbiegł się zwolna, a plac opustoszał, gdy Filina i Laertes wpadli w sprzeczkę o postać i zręczność narcyza i landrynetty i drażnili się wzajemnie. Wilhelm ujrzał, że cudowne dziecko stało przy innych bawiących się dzieciach na ulicy. Zwrócił na nie uwagę Filiny, która natychmiast, zgodnie ze swym żywym usposobieniem, zawołała i skinęła na dziecko. A że przyjść nie chciało. Zbiegła, śpiewając ze schodów i wprowadziła je na górę. — Oto zagadka — zawołała, wciągając dziecię przez drzwi. Pozostało przy wejściu, jakby chciało zaraz się wymknąć, położyło prawą rękę na piersi, lewą na czole i pochyliło się głęboko. — Nie lękaj się, moja mała — rzekł Wilhelm, idąc ku niej. Popatrzyła na nim wzrokiem niepewnym i postąpiła kilka kroków naprzód. — Jak się nazywasz? — zapytał. – Nazywają mnie Mignon. – Ile masz lat? – Nikt ich nie rachował. – Kto był twoim ojcem? – Duży diabeł umarł. – To dosyć dziwne – zawołała Filina. Pytano ją jeszcze o to i owo. Odpowiedź wygłaszała łamaną Niemczyzną i tonem dziwnie uroczystym, przy czym przykładała zawsze ręce do piersi i głowy i pochylała się głęboko – Wilhelm nie mógł się jej napatrzyć. Oczy i serce jego pociągał ku sobie niepowstrzymanie tajemniczy stan tej istoty. Liczył ją na 12 do 13 lat. Ciało miała dobrze zbudowane, tylko że jej członki obiecywały wzrost silniejszy, albo też wskazywały, że był wstrzymany. Rysy jej nie były regularne, ale uderzające. Czoło miała tajemnicze, nos nadzwyczaj piękny, a usta, chociaż wydawały się zanadto na jej wiek zamkniętymi, i, i chociaż niekiedy drgały jej wargi w jedną stronę, zawsze jeszcze były szczere i dosyć powabne. Ciemnawy kolor jej twarzy dawał się zaledwie rozpoznać pod barwiczką. Postać ta wyryła się w duszy Wilhelma bardzo głęboko. Patrzył na nią, milczał i pogrążony w myślach, zapomniał o obecnych. Filina obudziła go z tego półsnu, wręczając dziecku trochę pozostałych cukierków i dając znak, żeby się oddaliło. Złożyła ukłon wyżej opisany i jak błyskawica pomknęła ku drzwiom. Kiedy nadszedł już czas, że się na ten wieczór nasi nowi znajomi rozstać mieli, Umówili się na przejażdżkę na zajutrz. Chcieli znowu zjeść obiad w innej miejscowości, w sąsiednim domu myśliwskim. Wilhelm powiedział jeszcze tego wieczoru wiele na pochwałę Filiny, ale Laertes zbywał go krótko i lekko. Na drugi dzień, odbywszy znowu przez godzinę ćwiczenia szermiercze, poszli do hotelu Filiny, przed którym ujrzeli już zajeżdżający zamówiony powóz. Ale jakże się zdziwił Wilhelm, gdy powóz znikł, a jeszcze bardziej, gdy filiny w domu nie zastali. Z kilkoma obcymi, którzy dziś rano przybyli, opowiadano, wsiadła do powozu i odjechała wraz z nimi. Przyjaciel nasz, który w jej towarzystwie obiecywał sobie przyjemną zabawę, nie mógł ukryć doznanej przykrości. Laertes przeciwnie, zaśmiał się i zawołał: Z tego mi się ona podoba, to na nią wygląda. Chodźmy no tylko wprost do domu myśliwskiego. Niech sobie będzie gdzie chce, nie zaniechamy z jej powodu naszej przechadzki. Kiedy w drodze Wilhelm nie przestawał ganić tej niekonsekwencji w postępowaniu, rzekł Laertes. Nie mogę nazwać niekonsekwencją, jeśli ktoś pozostaje wierny swemu charakterowi. Kiedy ona coś przedsiębierze lub coś komu przyrzeka, to dzieje się to zawsze pod przemilczanym warunkiem, że jej dogodnie będzie przedsięwzięcie wykonać lub przyrzeczenia dotrzymać. Chętnie daje podarki, ale trzeba być przygotowanym na odwzajemnienie się jej w tenże sposób. To dziwny charakter, zauważył Wilhelm. Wcale nie dziwny, tylko że ona nie jest obłudnicą, dlatego ją lubię. Owszem, jestem jej przyjacielem, że mi tak y, czysto przedstawia płeć, którą nienawidzić mam wiele powodów. Jest ona dla mnie prawdziwą. Ewą, pra, pra, babką płci niewieściej. Takimi są wszystkie, tylko nie chcą, żeby im to mówiono. Wśród różnorodnej rozmowy, w której Laertes bardzo żywo wypowiadał swą nienawiść do płci żeńskiej, nie podając atoli przyczyny, weszli w las, dokąd Wilhelm wkroczył bardzo rozstrojony, gdyż słowa Laertesa ożywiły w nim na nowo wspomnienia stosunku do Marianny. Niedaleko od ocienionego źródła, pod wspaniałymi starymi drzewami, zastali Filinę samą, siedzącą przy stole kamiennym. Na spotkanie zaśpiewała im wesołą piosenkę, a gdy Laertes zapytał ją o towarzyszów, zawołała. Pięknym ich wyprowadziła w pole, zadrwiłam z nich, jak na to zasługiwali. Już w drodze wystawiłam ich hojność na próbę, a ponieważ spostrzegłam, że byli z liczby skąpych łakomców, postanowiłam zaraz ich ukarać. Gdyśmy przybyli na miejsce, zapytali kelnera, co było do zjedzenia, a ten ze zwykłą potoczystością języka wyrecytował wszystko, co było i więcej niż było. Widziałam ich zakłopotanie, patrzyli na siebie, zacinali się i pytali o cenę. Co się panowie tak długo namyślacie? Zawołałam. Jedzenie z rzeczą kobiety. Ja się o nie zakłopoczę. Potem zaczęłam zamawiać niedorzeczny obiad, do którego niektóre przydatki musiały być przyniesione przez posłańców z sąsiedztwa. Kelner, którego kilkoma wykrzywieniami się zrobiła swoim poufnikiem, dopomógł mi w końcu. Wyobrażeniem wspaniałej uczty, takieśmy ich zastraszyli, że niedługo czekając, zabrali się i poszli na przechadzkę po lesie, z której pewnie już nie powrócą. Śmiałam się też, śmiała się przez kwadrans i śmiać się będę, ile razy wspomnę sobie te twarze. Przy stole przypomniał sobie laertes podobne wypadki. Wpadli na opowiadanie sobie wesołych historyjek, nieporozumień i figlów. Jakiś znajomy z miasta, przesuwając się przez las z książką w ręku, przysiadł się do nich i wychwalał piękną miejscowość. Zwracał ich uwagę na szmer źródła, na ruszanie się gałęzi, na przedzierające się promienie słońca i na śpiew ptaków. Filina zaśpiewała pieśń o kukułce, która nie zdawała się być w guście przychodnia. Wkrótce się pożegnał. Obym już wcale nie słyszała o przyrodzie i scenach w niej, zawołała Filina po jego odejściu. Nie ma nic nieznośniejszego, jak naprzód obliczać przyjemność, której się używa. Kiedy pogoda, idzie się na przechadzkę. Jak się tańczy, kiedy grają. Ale któż chciałby choćby na chwilę myśleć o muzyce albo też o pięknej pogodzie? Tancerz nas zajmuje, nie skrzypce, a patrzeć w parę pięknych czarnych oczu, aż na to dobrze robi parze oczu niebieskich. Cóż na to poradzą źródła i studnie i stare spróchniałe lipy? Mówiąc to, patrzyła na Wilhelma, siedzącego naprzeciw niej, z takim błyskiem w oczach, że nie mógł mu nie dozwolić przedrzeć się przynajmniej aż do drzwi swego serca. Ma pani słuszność, odparł z niejakim zakłopotaniem, człowiek jest dla człowieka najbardziej zajmującym i może powinien by zajmować go wyłącznie. Wszystko inne, co nas otacza, jest tylko albo żywiołem, w którym żyjemy, albo narzędziem, którym się posługujemy. Im więcej przy tych rzeczach się zatrzymujemy, im bardziej zwracamy na nie uwagi i bierzemy w nich udział, tym słabszym staje się poczucie własnej wartości i poczucie społeczeństwa. Ci, co przywiązują wielką wagę do ogrodów, budowli, ubrania, strojów lub innej jakiej własności, mniej są towarzyscy i uprzejmi, tracą z oczu ludzi, których rozweselać i jednoczyć bardzo niewielu tylko się powodzi. Czyż nie widzimy tego także na scenie? Dobry aktor każe nam rychło zapomnieć o nędznej, niezdarnej dekoracji. Przeciwnie, najpiękniejszy teatr czyni nas wielce czułymi na brak dobrych aktorów. Po obiedzie, siadła Fili na, na ocienionej bujnej trawie. Dwa jej przyjaciele musieli jej znosić kwiaty w obfitości. Splotła sobie wieniec i włożyła go na głowę. Wyglądała niesłychanie czarująco. Kwiaty wystarczyły jeszcze i na drugi. Uwiła go, gdy obaj mężczyźni koło niej usiedli. Kiedy wśród rozmaitych żartów i napomknień był gotowy, wtłoczyła go z największym wdziękiem Wilhelmowi na głowę, nieraz go przesuwając, dopóki się nie zdawał dobrze trzymać. A ja, jak się pokazuje, pozostanę z niczym? rzekł Laertes. Wcale nie, odparła Filina. Nie będziecie się skarżyli bynajmniej. Zdjęła sobie wieniec z głowy i włożyła go Laertesowi. Gdybyśmy byli współzawodnikami, rzekł on, to moglibyśmy wieść spór gwałtowny o to, który z nas dwóch doznał większej od ciebie łaski. To bylibyście głupcami, odparła przechylając się ku niemu i nadstawiając usta do pocałunku. Ale natychmiast się odwróciła, objęła Wilhelma ramieniem i gorący pocałunek na jego wargach wycisnęła. Któryż smakuje najwięcej? Zapytała z przymileniem. – Rzecz dziwna – zawołał Laertes – zdaje się, jak gdyby coś podobnego nigdy nie mogło mieć smaku piołunu. – Niemniej jak każdy dar – rzekła Filina – którego się używa bez zawiści i zarozumienia. Teraz bym – zawołała – miała jeszcze ochotę potańczyć z godzinę, a potem trzeba nam znowu obejrzeć się za naszymi skoczkami. Przyszedłszy do gospody, zastano tam muzykę. Filina, będąc dobrą tancerką, ożywiała obu towarzyszów swoich. Wilhelm nie był niezręcznym, ale brakowało mu kunsztownego ćwiczenia. Przyjaciel i przyjaciółka podjęli go się wyuczyć. Spóźniono się. Linoskoki już rozpoczęli produkować swe sztuki. Na placu zebrało się wielu widzów. Uderzył przyjaciół naszych, gdy wysiadali z giełk, który ściągnął wielką liczbę ludzi ku bramie zajazdu, gdzie się Wilhelm ulokował. Wilhelm wyskoczył, ażeby zobaczyć, co to takiego. I z oburzeniem spostrzegł, przedzierając się przez tłumy, że zwierzchnik Towarzystwa Linoskoków usiłował wyciągnąć z domu za włosy owo interesujące dziecko i biczyskiem okładał niemiłosiernie małe ciałko. Wilhelm przyskoczył jak błyskawica do tego człowieka i chwycił go za piersi. Puszczaj dziecko! krzyczał jak szalony. Albo jeden z nas zostanie tu na miejscu równocześnie ujął jego mościa za gardło z taką siłą jaką gniew tylko nadać może że ten sądził iż się udusi wypuścił dziecko i starał się bronić przeciw nacierającemu